Jest sobota, 21 marca. Spróbuj tą krótką modlitwą objąć cały miniony tydzień. Wszystkie ważne dla Ciebie wydarzenia i towarzyszące im myśli, nie oceniając i nie usprawiedliwiając, spójrz na swoją rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę. Ocie nie, Panie, swym milczę. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do kogo Jezus mówi tę przypowieść? Wydawałoby się, że do nielicznych, tych, którzy się wywyższają i lekceważą innych. Mimo to postaw się w garstce takich właśnie osób i dokładnie wsłuchaj się w tę historię. Wyobraź sobie, że Jezus nie opowiada o modlitwie, tylko o rozmowie z dwojgiem przyjaciół. Jakie myśli i odczucia pojawiają się teraz w Tobie? Pierwszym przyjacielem jest faryzeusz. Przychodzi do świątyni i recytuje nieskończoną ilość swoich zalet. Nie dość, że zachwala siebie samego, to jeszcze dziękuje, że jest lepszy od swojego sąsiada, celnika. Jego uczynki są dobre i zasługują na pochwałę. Jedynie jego postawa pełna arogancji i wyższości
rzuca cień wątpliwości na motywy Jego poczynań. W jaki sposób rozmawiasz z Bogiem o tych, którzy są dla Ciebie trudni? Drugim przyjacielem jest celnik. Czeka na progu, nie wchodząc do środka. Nie ma odwagi spojrzeć na swojego rozmówcę. Męczy go grzech i wie, że cokolwiek by nie zrobił, tylko Bóg może pomóc mu w byciu lepszym człowiekiem i że tylko w nim znajdzie spokój i zbawienie. Gdzie szukasz pomocy, gdy doświadczasz słabości? Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Jeszcze raz wróć do minionego tygodnia, do wszystkich wydarzeń, myśli, motywów i spotkaj się z Jezusem na rozmowie. Opowiedz Mu o tym, co było dla Ciebie ważne i jak się z tym czujesz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.